Ojciec Syrach Janicki. Medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka jego życia na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom pierwszy. Czyta ojciec Idzi Sorobórski 30 grudnia, odpoczynek, lekcjo Podobnie w innym czasie, gdy przebywał w pewnej pustelni, podczas czterdziestodniowego postu przed uroczystością Świętego Marcina, jadł pożywienie przyrządzane na słonienie, bo oliwa szkodziła mu ze względu na jego schorzenia. Po ukończeniu postu, gdy głosił ludowi kazanie, w pierwszych słowach powiedział – Wy przyszliście do mnie z wielkiej pobożności, wierząc, że jestem świętym człowiekiem, lecz wyznaję Bogu i Wam, że podczas tego czterdziestodniowego postu jadłem pokarm przyrządzany na słoninie. Podobnie prawie zawsze, gdy jadł u jakichś ludzi świeckich, lub gdy bracia dawali mu coś lepszego do zjedzenia, by ulżyć schorzeniem jego ciała, od razu, czy to w domu, czy poza nim, Otwarcie mówił braciom i świeckim, którzy o tym nie wiedzieli. Taki a taki posiłek jadłem. Nie chciał bowiem niczego ukrywać przed ludźmi, co jawne było przed Panem. Również wówczas, gdy gdziekolwiek i wobec jakichkolwiek zakonników czy świeckich duch jego był poruszony pychą lub próżną chwałą, czy też inną wadą, natychmiast wyznawał to przed nimi otwarcie i bez jakichś osłonek powiedział też raz do swoich towarzyszy W taki sposób chcę żyć w pustelniach i w innych klasztorach gdzie przebywam jak gdyby wszyscy ludzie mnie widzieli jeżeli bowiem sądzą że jestem świętym człowiekiem a nie prowadziłbym życia które przystoi świętemu człowiekowi byłbym obłudnikiem kiedy jeden z towarzyszy który był gwardianem ze względu na jego chorobę wątroby i katar żołądka Chciał przyszyć pod jego tuniką kawałek lisiej skóry w okolicy wątroby i żołądka, bo było bardzo zimno. Błogosławiony Franciszek odpowiedział mu: Jeżeli chcesz, żebym pod tuniką nosił lisią skórę, każ mi przyszyć na zewnątrz habitu kawałek takiej skóry, by wszyscy ludzie dzięki temu widzieli, że również i pod spodem noszę lisią skórę. Tak też kazał sobie zrobić, lecz habit ten nosił rzadko, choć mu był bardzo potrzebny. Z dzieła zwierciadło doskonałości. Meditacjo Dni w oktawie Bożego Narodzenia są dla wielu z nas okazją do odpoczynku. Po dużym adwentowym i bożonarodzeniowym wysiłku przyszedł czas regeneracji sił. Chciejmy się zastanowić w tej medytacji nad miejscem odpoczynku w naszym franciszkańskim życiu. Należy na początku zaznaczyć, że kwestia odpoczynku wynika z naszej natury. Człowiek nie jest stworzony wyłącznie do aktywności, spoglądając tylko na naszą naturę, odkryjemy szybko, że potrzebujemy snu, czyli czasu na naturalne zregenerowanie naszych sił. Wystarczy, że przez krótki czas. Nie uszanujemy prawa natury i zaniedbamy odpowiedni czas snu, by szybko odczuć złe skutki niedospania. Nie będzie można wtedy ani pracować, ani przejawiać jakiejkolwiek aktywności duchowej. Jednak odpoczynku nie można ograniczyć tylko do snu. W ciągu dnia każdy z nas potrzebuje czasu na regenerację swoich sił fizycznych i duchowych. Według zasady Jaki wysiłek, taki odpoczynek. Musimy odpowiednio układać czas i sposób relaksowania się. Być może dla wielu z braci tutaj rozpoczynają się duże problemy. Łatwiej jest bowiem pracować, aniżeli odpoczywać. Dlatego każdy z nas z czasem musi odkryć sposób własnego odpoczynku. Trudno tu o przykład jakiegoś modelu i wzorca. Jedni wypoczną przez sen czy spacer. Inni przez lekturę czy jakąś rozrywkę. Dla jednych wypoczynek oznacza jakiś bezruch, dla innych aktywność, tyle, że relaksująca, a nie obciążająca. Z odpoczynkiem wiąże się też temat urlopu, czy wolnych dni. Przede wszystkim należy tu zaznaczyć, że urlopu nigdy nie należy pojmować jako odpoczynku od Boga, czy też od życia zakonnego. Jeśli nasze konstytucje mówią o urlopie, to nigdy w sensie wakacji od Boga. Dlatego też planując swoje roczne wakacje, trzeba je tak ułożyć, aby móc wypełnić wszystko to, co wypływa z obowiązków naszego stanu. Jeśli stanie się inaczej, to taki urlop zwróci się przeciwko nam i zamiast odrodzenia na duchu i ciele, będziemy musieli później długo dochodzić do normy. Forma odpoczynku musi być też adekwatna do naszego franciszkańskiego sposobu życia. W przytoczonym powyżej fragmencie Zwierciadła doskonałości mogliśmy się przekonać, jak bardzo biedaczyna unikał dwulicowości i obłudy. Wszystkie wyjątki, które miały służyć jego zdrowiu, chciał, aby były jawne, a nie zakryte przed ludźmi. Forma i sposób naszego odpoczynku muszą być zgodne ze ślubem ubóstwa. Nasze statuty partykularne mówią jeszcze o dwóch formach wypoczynku tak zwane pokolendowe i dzień wolny. Zazwyczaj dni pokolendowe, jeśli to jest możliwe, są przeznaczone na odwiedzenie rodziny. Dzień wolny zaś dotyczy braci, którzy pracują w parafii lub ewentualnie katechizują w szkole ponieważ ten rodzaj posługi jest bardzo wyczerpujący, to taki dzień jest dla nich konieczny, aby mogli zachować odpowiednią równowagę psychiczną. W odpoczynku pomoże nam także odpowiednie świętowanie Dnia Pańskiego i świąt. Pomimo tego, że dla wielu z nas te dni świąteczne są naznaczone dużym wysiłkiem pastoralnym, to zawsze powinny być one przeżywane inaczej niż zwykły dzień. Niech więc każda forma odpoczynku oznacza dla nas prawdziwe poczęcie się na nowo w Chrystusie. Oratio Jezu, Ty sam powiedziałeś do swoich zmęczonych apostołów: Pójdźcie na miejsce osobne i wypocznijcie nieco. Sam wiesz, jak często jesteśmy zmęczeni, jak nam sił brakuje. Pomóż nam posiąść sztukę regenerowania sił duchowych i fizycznych. Prosimy Cię za tych braci, którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości należytego wypoczynku, pomóż im w ich trudzie i Ty sam bądź im odpocznieniem.